Cześć, jestem Janek, oglądacie Cukier, a to jest kolejny odcinek programu Moja Piątka. Dziś moim gościem będzie Bartosz Waglewski, czyli Fisz. Jeden z najbardziej uzdolnionych polskich tekściarzy. Artysta niezwykle wszechstronny. Potrafi zarówno śpiewać, jak i rapować. Myślę też, że artysta, któremu łatwo jest pozazdrościć kariery. Dlatego, że eksplorował na jej przestrzeni bardzo wiele różnych styli muzycznych. Nigdy też nie odchodził od brzmień ambitnych, a mimo to nigdy nie narzekał na brak fanów. Ma fanów z wielu różnych środowisk i z wielu różnych grup wiekowych. Jednym z nich jestem na pewno ja. Jestem nawet szczęśliwym posiadaczem koszulki Fisza. Jest to koszulka, którą bardzo chciałem mieć, dlatego że jest to nie tylko jedna z moich ulubionych polskich płyt, ale też jedna z moich ulubionych polskich okładek. Uważam, że to zdjęcie wykonane przez Andrzeja Gorgiewa jest po prostu przepiękne. I ta płyta, czyli F3, doczeka się w najbliższym czasie repressu. Wydana zostanie przez Asfalt, czyli mojego dawnego pracodawcę. I mimo, że już tam nie pracuję, to ciągle mam tam znajomych i trochę o tej płycie wiem. I mogę Was zapewnić, że będzie ona wydana w sposób fantastyczny. Doczeka się remasteru. Oprócz tego będzie wydana na bardzo ładnych, białych winylach. Ale to nie wszystko, bo jeszcze samo opakowanie będzie bardzo wysokiej jakości, pełne różnych fajnych detali. Ja chyba my wszyscy kolekcjonerzy ogólnie najbardziej właśnie lubimy takie detale. I na przykład te sliwy będą miały tylko kontury twarzy Fisza i Emada. Jak będzie się wkładać w płytę do środka, to dopiero to się będzie zazębiać, wyostrzać. No będzie to naprawdę płyta warta swojej ceny. Ja na pewno ją kupię i Wam wszystkim też ją szczerze polecam. Jeżeli chodzi o graficzny aspekt właśnie albumów Fisza, to na pewno Bartosz przykłada do niego dużą wagę, dlatego że jest z wykształcenia grafikiem i nie każdy też może wiedzieć, ale jest też malarzem i naprawdę bardzo polecam sprawdzić sobie jego pracę. Jeżeli oglądacie ten program, to pewnie wiecie, że jego tematem są inspiracje artysty. I jeżeli chodzi o Bartosza, to wiem, że był kiedyś wielkim fanem metalu. Nagrał kiedyś nawet płytę zatytułowaną Heavy Metal. Może więc przyniesie przynajmniej jedną płytę metalową dzisiaj do programu. Ale tak naprawdę nie ma co gdybać. Zaraz się przekonamy. Zapraszam na moją piątkę z Fiszem. Cześć. Cześć. Wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do programu. Na początek mam tylko takie pytanie, które zawsze zadaję. No po prostu czym się kierowałeś wybierając płyty? Czy to był raczej sentyment, czy po prostu aspekty czysto muzyczne? Wiesz co, to są takie płyty, które otworzyły mi gdzieś poszukiwania muzyczne i z jednej opowieści wynika druga i tak dalej, i tak dalej. No i kierowałem się też tym które płyty mam rzeczywiście na winylu, bo mam też dużą kolekcję niewinylowych płyt i okazało się, że kilka ważnych rzeczywiście nie mam jeszcze w formie winylowej, a kilka ważnych zażarł mi pies, więc też po drodze wydawało mi się, że takich rozwalonych okładek nie ma co tutaj nimi się wachlować. Z kolei Slowdive, taki shoegaze'owy band ostatnio, kot załatwił. Tak się zdarza, jeszcze wcześniej były dzieciaki i tak dalej. Natomiast przy każdej płycie jest jakaś opowieść szersza, więc to jest pretekst do tego, żeby opowiedzieć troszkę o muzyce. No to jestem bardzo ciekaw, co będzie twoją pierwszą płytą dzisiaj. Oczywiście mógłbym wybrać jakichś Beatlesów, Kingsów, których się nasłuchałem w dzieciństwie, ale przypomniałem sobie, na co wydałem pierwszą kieszonkowe, to były dwie płyty. Które razem chyba z bratem sobie kupiliśmy w formie kaset oryginalnych jeszcze wtedy. To był Springsteen Tunnel of Love, nie wiem dlaczego do końca, chyba dlatego, że na okładce dobrze wyglądał przy limuzynie, bo nie jestem do końca przekonany, czy wiedzieliśmy, kim jest Bruce Springsteen tak na 100% wtedy, bo to było naprawdę, mieliśmy wtedy, ja musiałem mieć 6 lat, Piotrek z 3 albo 4.
Trzy raczej. A druga to był Prince Purple Rain. Nie mam tutaj Prince'a Purple Rain, bo to jest taki jakby oczywisty wybór, tylko mam 1999 po polsku, tak brzmi ta nazwa, z taką dziwną okładką, bo to nie jest oryginalna okładka. Były chyba dwie okładki. Na jedną naciskał Warner, żeby pan Prince się pokazał w pięknym, zresztą purpurowym płaszczyku. W ogóle tam z Warnerem chyba miał różne przejścia. Tak, różne przejścia, później przejścia przeróżne. Dla mnie Prince to jest, jeżeli chodzi o muzykę lat 80., to jest rzeczywiście geniusz tych brzmień, które na co dzień przez pewien czas mnie wkurzały, bo to jest bardzo plastikowe sprawy. One przeniknęły później do twórczości, nie wiem, Phila Collinsa, Petera Gabriela i tak dalej. Ale ten człowiek zrobił z tego coś bardzo niepowtarzalnego i autorskiego. I mimo, że z Prince'em mam tak, że na każdej płycie są ze cztery piosenki, których nie jestem w stanie przesłuchać od początku do końca. Wiesz, wypadają mi plomby, zęby się psują i tak dalej. Ale później jest genialnie. I tak też jest na tej płycie, chociaż Sign of Times, to chyba moja ulubiona płyta, no to ta jest bardzo istotna, bo to jest płyta też o imprezce, o tańcu. A opowiada o imprezach i też brzmi jak impreza. Tak, brzmi jak impreza. Wiesz, no dzisiaj Blood Orange i tego typu młodsze pokolenie nie istniałoby bez Prince'a. Te syntetyczne brzmienia okazują się ponadczasowe, modne cały czas. A szukałem mądrej muzyki do tańca. Czyli dobrze w przypadku Prince'a dobrze zaaranżowany i tak dalej, bo wydaje mi się, że na polskim rynku muzyka taneczna bardzo źle się kojarzyła. Do tej pory się nie najlepiej kojarzy. Mieliśmy taką lukę związaną z muzyką taneczną. Przychodziliśmy oczywiście punk rocka i różne fascynacje, a dobrej tanecznej muzyki było naprawdę bardzo, bardzo mało. Oczywiście był IRL pierwszy, gdzie pojawiły się też takie brzmienia syntetyczne, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że to w ogóle w Polsce bardzo często to z tego wynika, że po prostu trudno było dobrą muzykę taneczną, bo żeby zrobić dobrą muzykę taneczną trzeba sobie dużo pieniędzy, bo ten sprzęt jest po prostu drogi. Też, ale wydaje mi się, że też nasza słowiańska jakaś dusza troszkę jeszcze wtedy nie była gotowa na pomysł na tą muzykę, bo wiesz, bo dlatego później był taki wielki taki wybuch z muzyką typu Italo Disco, Disco Polo i tak dalej, bo nie było takiego pomysłu. Była muzyka elektroniczna bardzo ciekawa, właśnie IRL, Mendarek i tak dalej, natomiast nie było stricte popującej tanecznej muzyki. No były wynalazki typu Papa Dance, dzisiaj młodym ludziom się to podoba, ja akurat wtedy miałem totalną alergię na ten zespół. A tu Prince, więc taki Prince. O. No, świetna płyta i też myślę, że bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś, że nie wszystko ci się Prince'a podoba, bo naprawdę już bardzo wiele razy prowadziłem tę rozmowę, że ktoś na przykład część rzeczy Prince'a absolutnie uwielbia, a część go drażni. I ja się zaliczam też do tej grupy osób, że po prostu niektóre rzeczy kompletnie nie, a niektóre są po prostu takie, że rozwalają mózg. No, przy okazji jest to postać bardzo, bardzo wyraźna. Wprowadziła falset w takich utworach jak Kiss i tak dalej, on jest znakomity, świetny, natomiast falset do muzyki popowej, natomiast funkujący. Popowej. Natomiast te ballady niektóre, no po prostu tam brakuje tylko białego konia i jakichś fajerwerków. Możemy ją myślę tutaj postawić, żeby tutaj. Sobie, tak, żeby było ją Prince'u stoi. Widać. Numer jeden, Prince, tak. 1999. No i dobra, następne poszukiwania i to też jest jakby kontynuacja, bo to jest artysta, to znaczy zespół Talking Heads, od razu powiem, że to najlepsza ich płyta moim zdaniem, ale nie tylko moim, Remain in Light. Wyprodukowana przez Briana Eno. Wydaje mi się, że tu w którychś utworach, przynajmniej na trasie, na pewno pojawił się Adrian Belew z King Crimson, który też grywa w sposób na gitarze taki, który zawsze fascynował nie tylko mnie, ale na przykład mojego ojca. I ja to oczywiście poznałem tą płytę w domu, bo to nie jest płyta akurat mojego pokolenia w 80-tych, w latach 80-tych. 1980 rok to jest, miałem 2 lata.
Ale to jest muzyka, którą poznałem w domu dzięki tacie. I ona też otworzyła mi zupełnie inne myślenie. Oczywiście mógłbym tutaj wspominać o zespole Kraftwerk, w ogóle sam krautrocku, zespole Ken i tak dalej. No mógłbym przynieść tych płyt tak naprawdę 50, miałem z tym problem. Natomiast przez to, że to mi się kojarzy z jakby takim gniazdem rodzinnym, ale też z płytami, gdzie pierwszy i Prince i Talking Heads, gdzie pierwszy u Prince'a słyszałem elektronikę, jakieś takie nowinki połączone z funkiem, z soulem. Popem. No to tutaj pierwszy raz usłyszałem zespół, który debiutował w CBGBs. Ma punkową energię, świetne, surrealistyczne teksty, ale z takim motorem, gdzie pojawia się już takie myślenie eksperymentalne o elektronice i o muzyce też tanecznej. No i to jest taki album też kompletny, bo tu każdy utwór nie mógłby istnieć bez drugiego. I samego David Byrne'a później jeszcze słuchałem. Zresztą widzę, że sam na półce masz płyty z jego wytwórni Luaka Pop. Który tak, jest świetny, jeśli chodzi o muzykę brazylijską, afrykańską i cały czas się udziela jako też taki człowiek, który chce tą muzykę pokazać w Europie i nie tylko. Fajnie też powraca, to były zawsze świetne koncerty, bo to były spektakle jakby wyreżyserowane od początku do końca, ale bez też takiego, czego ja nie lubię, takiego efekciarstwa, tylko to był bardzo przemyślany spektakl, po prostu spektakl. Tak, tak jak po kolei wchodzą ci artyści na scenę. Tak. No. Później wizualizacje, pierwszy raz chyba zobaczyłem wizualizację na właśnie na Talking Heads i Kraftwerku oczywiście, ale to jeszcze inne. W ogóle ja mogę powiedzieć, że u mnie było bardzo podobnie, bo mnie też tata wkręcił w Talking Heads, bo to jest jeden z ulubionych zespołów też również mojego taty. I nawet jest takim szczęściarzem, że był w Nowym Jorku na koncercie. I to w takich czasach, jak jeszcze tam powiedzmy, że oni byli w prime, więc bardzo mu tego zazdroszczę. No właśnie koncert Talking Heads, Remaining Light, tak? Nie. Co jest Remaining Light? Stop Making Sense. Tak. To jest jeden z moich ulubionych koncertów w ogóle, jakie kiedykolwiek zostało nagrane. I no to jest płyta fenomenalna. Jestem ogromnym fanem Briana Eno, wszystkich jego produkcji. Też taki zespół Roxy Music jest jednym z moich ulubionych. No, coś wspaniałego. Tak, tak. No i on wprowadził też taką przestrzeń, myślenie przestrzenne do samej produkcji, bardzo nowoczesnej, bo te lata 80. to było takie zachłyśnięcie się wszystkim, co nowoczesne. W popie mnie to drażniło w takim, to się zestarzało, no a przy okazji Prince'a i Briana Eno, to są brzmienia ponadczasowe, więc to jest rewelacja. To świetna okładka, coś, co zawsze przykuwa moją uwagę do albumów, naprawdę, no jest... Fajna okładka, jest w tym jakiś pomysł, te teksty są niesamowite. To co też jest, to był bardzo dobry też zespół koncertowy, cała trasa chyba pojawiła się później z Adrianem Bilu. I to co przykuwało moją uwagę, być może nie do końca u Prince'a, ale właśnie u Davida Byrne'a, to też i to zawsze przykuwało moją uwagę w muzyce, to oprócz brzmienia jakiś przekaz, jakby zabawa słowem, ale przekaz, który opowiada o tym, co się dzieje wokół, a lata 80. to też bardzo burzliwy okres w Stanach Zjednoczonych i to taka surrealistyczna miejscami, ale opowieść, co tam się działo. No i zespół, który cały czas istnieje w innych zespołach, czy to jest CD Sound System, my czasami też staramy się ten okres, w ogóle jest związany z Nowym Jorkiem lat 80. cytować i DFA Records, tam ma bardzo dużo tych nawiązań do Talking Heads, więc czy nawet Squid, mój ulubiony zespół, też taki ostatnio z takich młodzieżowych zespołów. Tak, bardzo tam fajny zespół. Zawsze, no, słychać Talking Heads. No tak, no też fajnie, że o tych tekstach powiedziałeś, bo ja nie zawsze mam taką łatwość, żeby zrozumieć, o czym śpiewają muzycy, a ja w przypadku Talking Heads oni na tyle jakby wyraźnie to wszystko komunikują, tak, że tak. Te wszystkie to nie jest ten mój piękny samochód, ta moja piękna żona. No tak, on też tam opowiada, nie? Czyli tak, ten storytelling taki. No ten tekst był ważny, więc... Lubiłem ten band, także podpisuję się rękami i nogami, że to jest płyta, która zasługuje na piątkę.
Teraz jak wiesz co, zastanawiam się, jakby to ogarnąć chronologicznie. Być może nie życiowo to jest chronologicznie, ale chronologicznie bardziej, jeśli chodzi o rozwój muzyki i w którą, no rzeczywiście w którą stronę to wszystko się zdarzyło, chociaż to jest w mojej kolekcji, to jest 74 rok, no to jest Steve Reich. Reich, teraz po amerykańsku można mówić, bo słyszałem jego wywiad, że od kiedy tam mieszka dużo w Nowym Jorku, to już się przyzwyczaił, że wszyscy mówią Reich, więc to akceptuję i sam się przedstawia jako Steve Reich, a nie Reich. Czy tam Reich nawet. To jest akurat taki pełny zestaw, taki box, gdzie tam są oczywiście słynne malety na wibrafonach, instrumentach perkusyjnych. No ale jest także słynny Six Pianos i głosy, i organy i tak dalej. No oczywiście, kiedy byłem zafascynowany Prince'em i Talking Heads'em, to przy takiej muzyce bym zasnął pewnie bardzo szybko i to nie było coś, co mnie, mówiąc kolokwialnie, wkręcało. Natomiast odkryłem Reicha dzięki, to jest dziwne, to może wydawać się paradoksalne, ale dzięki hip-hopowi, dzięki muzyce, którą później poznawałem, czyli muzyce minimalnym techno i kliku i tak dalej, bo to jest wraz z hip-hopem muzyka elektroniczna była dla mnie zawsze wielką inspiracją. Więc mogłem przynieść Kraftwerk, mogłem przynieść pierwsze płyty, nie wiem czy to Orb, czy... Zdecydowałem się na Reicha, dlatego że to jest otwarcie się na pętlę muzyków kształconych klasycznie. Muzyka współczesna w pewnym momencie zaczęła wręcz bardzo często współpracować czy posiłkować samplerami samplerami, no, muzyką elektroniczną. A to jest dla mnie takie pierwsze techno, pierwsze lupowanie, pierwsze... Ja w swojej piątce o tej płycie wspomniałem, właśnie, też właśnie też tak, no. Dla mnie, to jest jedna z moich ulubionych płyt, no już. Pierwsze samplowanie grane na żywo i zapisane w nutach. Te nuty też przezabawnie to wygląda. I to jest właśnie takie połączenie, które mnie wyniosło, które zawsze chciałem robić też w mojej muzyce, czyli łączenie muzyki elektronicznej, tanecznej, hip-hopowej, które jest oparte właśnie na takich partiach zalupowanych z głosem ludzkim. Tu oczywiście głosu nie ma opowieści, no ale bez tej płyty wydaje mi się, że całej sceny później elektronicznej i mojej fascynacji muzyką elektroniczną, czy nawet hip-hopem, to gdzieś się równo działo, by nie było. Dlatego taki minimalizm i pętla w muzyce, która ma taką działalność wręcz mantrową, jest dla mnie czymś bardzo istotnym i do dzisiaj jestem wielkim minimalistą. Minimalistą nie jestem, nie, to kiedyś rozmawialiśmy z różnymi kolegami, nie wiem, fanami na przykład Franka Zappy czy muzyki klasycznej, Malera i tak dalej, że ja akurat stoję po tej stronie, gdzie mi wystarczy naprawdę mało. Im mniej, tym lepiej. No. Ja jestem też wielkim fanem Steve'a Reicha. Właśnie też przed chwilą wyciągnąłem płytę Music for 18 Musicians. Nie wiem, czy było ją widać. Być może nie podniosłem jej wystarczająco wysoko w kadrze. I właśnie też przez Reicha dotarłem do minimalizmu. I potem fascynowałem się właśnie też Terrym Riley'em. Albo też... bardzo też ważnym Arvo Partem. I to są fantastyczne rzeczy i tak naprawdę bardzo się cieszę, bo tej konkretnej płyty nie znam. Ładne wydanie, które się pojawiło. Ja jestem chyba szczęśliwym posiadaczem płyty zaraz o 1463, 2500, więc jeszcze jesteś chyba w stanie się załapać, nie wiem. Wydaje mi się, że może to być. A to jest o tyle fajnie, że tu jest zgromadzone wszystko to, co wydaje mi się, że na pierwsze spotkanie z Reichem
jest wystarczający. No i bardzo fajny też opis z tymi nutami, z tym, o co w tej muzyce chodzi. W tej muzyce jest też bardzo dużo Afryki, no a muzyką afrykańską do dzisiaj się interesuję nie tylko hip-hopem afroamerykańskim, tylko muzyką afrykańską. No i to jest. No i to jest zaproszenie tak naprawdę następnej płyty, którą będę chciał zaraz pokazać. To jest, uważaj, ciężkie. To jest zaproszenie do akurat Maurice von Oswalda jako trio. Czy jeszcze z Max Loderbauerem. No i przede wszystkim tutaj z perkusistą niedawno zmarłym Tony Allenem. Wow. Oczywiście, jeżeli chodzi o Maurice'a, to bym mógł bardzo dużo opowiadać o całym house, techno, o Detroit, z którego ta cała fala dopłynęła do Berlina. Rhythm do Sound, tak, Basic Channel. Tak, jeszcze Mark Ernestus, który z nim też współpracował. No, Mark Ernestus też zasilił później zespół Orb i tak dalej. Dla mnie to jest kontynuacja tego, co robił Reich, tylko zrobiona nie w 70 roku, tylko w, teraz ciekawie jestem, z którego roku, oczywiście tutaj nie ma tego. Wydaje mi się, że to jest 2018, coś takiego. No i to jest dowód na to, że bębny Afryka, która się przewija przez całą płytę, bardzo, bardzo się przysłużyły muzyce elektronicznej. Dla mnie to jest muzyka bardzo afrykańska, bardzo korzenna i niezwykle też brzmiąca. To jest jedna z lepiej brzmiących płyt, jeżeli chodzi o nagrania minimalne, no i nagrania bębnów, więc to jest fajne. Nie widziałem ich na żywo, oni byli w Warszawie przez jakiś czas temu. Nie udało mi się zobaczyć tego koncertu. Szkoda. No w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę właśnie Maurice'a von Oswalda i na przykład Rhythm and Sound, to ja tam czasem mam tak, że słucham jakiegoś utworu już naprawdę któryś raz z kolei i dopiero pierwszy raz słyszę jakąś taką frazę, która się potem mi wydaje jakoś z najciekawszych w ogóle elementów tego utworu całego, że tam jest tyle tych detali różnych i to jest tak niesamowite. To też jest przykład, jak można robić bardzo, bardzo, tak jak mówisz, wciągającą muzykę detaliczną, bo to ona też dobrze brzmi, więc ci, którzy lubią sobie posłuchać na dobrym sprzęcie, to też warto. Można zaintrygować przez 90 minut bez właściwie z minimalną harmonią, bez melodii, skupiając się na tych polirytmach i totalnie minimalistycznej fakturze. No. To powiem ci, że to już drugi raz przynosisz płytę, a czy drugi raz jest płyta, która jest dla mnie czymś najfajniejszym, co może być, czyli artysta, którego uwielbiam. Płyta, której nie znałem. Także cieszę się. To bardzo z wielką przyjemnością sobie to sprawdzę. A to połączenie z Tony Allenem świetne, bo to Alena i cały Afrobeat też mógłbym tutaj oddzielną. Tak, to jeżeli to w ogóle jest, mówisz, że okolice 2017 roku, to tuż przed śmiercią i w ogóle Tony Allen do końca cały czas był genialny. Tak, jakby cały czas to był fenomenalny. To się zgadza. Z hip-hopu oczywiście nie wiedziałem, co przynieść, bo tych płyt mam strasznie dużo. To mogłem przynieść, co było oczywistością, Beastie Boys, Tribe Called Quest, akurat jest zjedzony przez psa okładka, więc to by tak wyglądało. To tak jak tutaj nawet trochę też. Tak, przyniosłem Mos Defa, dlatego że sobie niedawno go odświeżyłem, ten debiut, który znałem gdzieś na pamięć. I się zastanawiam, to jest 2000 chyba rok. 99, okej. Okay. My debiutujemy w 2001 roku, znaczy ja jako Fish już solowo, w Asphalt Records. No i to jest kwintesencja tego, co w hip-hopie zawsze mnie, co mnie zawsze fascynowało, a dla mnie to też jest jedna z takich płyt od początku do końca genialnych. I to, co słuchałem sobie po latach, to oprócz produkcji, to co mnie bardzo urzekło i nie ukrywam, mam jakąś taką tęsknotę, to do
dawało wielkiej świadomości tego człowieka w tym, o czym opowiada. Wszystko jedno, czy to jest abstrakcyjne, czy to jest lekko polityczne, związane z ruchem Black Lives Matter, który przecież ma swoje korzenie jeszcze w latach 60. Czy to jest po prostu dowcipne i tak dalej. I to jest bardzo muzyczne też przy okazji. Jego rapowanie jest bardzo muzyczne, bo on, podobnie jak Farside wcześniej, potrafi rapować w tonacji, potrafi też zaśpiewać i... no nie wiem, no co ja będę mówił. To jest wszystko to, co w hip-hopie lubiłem najbardziej. Czyli z jednej strony eklektyzm, ale też jakaś taka surowość, podglądanie świata, otwartość i rzecz też przy okazji bardzo afrykańska. No, i to, no tak, to co mówisz na przykład o właśnie tym, jak on śpiewa, to on naprawdę jest fenomenalnym wokalistą. Mm-hmm. Na przykład na utworze chyba Stylo, Gorillaz, on ma po prostu tam taką partię, że to się w głowie nie mieści. Niezwykły artysta. Myślę, że płyta znana, lubiana, a mimo to troszkę jednak niedoceniana, bo no to jest... To są przedziwne rzeczy, tak. To są rzeczywiście przedziwne rzeczy. Większość moich płyt ulubionych hip-hopowych. Wszystko jedno, czy to jest Black Moon, czy nawet Gangstar i tak dalej, to są płyty, które jakoś nie doczłapały się na pierwsze strony gazet. To przedziwne, bo to jest jakby esencja brzmienia hip-hopowego, esencja też myślenia o słowie, o przekazie i świadomości swoich korzeni. No to jest bardzo ważne w hip-hopie. Szkoda, być może to i dobrze, no dobrze, bo ona stoi na półkach ludzi, którzy naprawdę kolekcjonują muzykę, a nie tylko używają jej do dzwonków w telefonie. No. Wybitny album, absolutnie. Tak. No i kolejną płytą to jest akurat płyta, która opowiada o mnie dzisiaj tak naprawdę, bo sobie zbieram te też elektroniczne płyty, oczywiście też od czasu też jakieś hip-hopowe, minimalistyczne i tak dalej, ale to jest fascynacja Brazylią, to jest fascynacja dosyć nowa. Mimo że słuchając Farside właśnie, czy producentów typu JD, tam było bardzo dużo Brazylii. I w sposobie myślenia o bębnach, w sposobie układania wokali, bo to są bardzo specyficzne te melodie brazylijskie, takie leciutkie, przyjemne. Bossa Nova przewija się bardzo chętnie przez hip-hop. Ale tak, żeby pozbierać sobie płyty, zainteresować się całą Bossa Nową sambą, także Bailey Funkiem nowym, czy piosenką po prostu popową brazylijską, to mnie naszło jakieś, nie wiem, pewnie 3 lata temu. Też się zgadałem, czy to z Maciem Morettim, że... Dobra osoba, żeby się zwrócić o porady w tej kwestii. Tak, to jest troszkę fanów muzyki brazylijskiej. No Maciem ma niesamowitą tą kolekcję. Wybrałem Gal Costę, bo... Ten album jest bardzo India, bardzo często samplowany, on się pojawił nawet na Kajtranada. No właśnie, tak, na Kajtranadzie nowym, ale są też takie fragmenty, które znam jeszcze z hip-hopu lat 90. To jest zapoczątkowanie popu, całej takiej ery popu, psychodelii brazylijskiej, która była zafascynowana gdzieś Stanami Zjednoczonymi, tym co się działo w muzyce disco, funk i tak dalej. Ale Brazylijczycy nie tracą swoich korzeni, nawet robiąc muzykę dyskotykową czy psychodeliczną. To jest bardzo brazylijska płyta. Podsłuchująca brzmieniowo może i mugi, i klawisze, i funkowe gitary. No ale nie ma żadnej wątpliwości, że ta płyta powstała w Brazylii. Bardzo lubię też debiut, ale do Indii jestem jakoś tak bardzo, bardzo z nią zaprzyjaźniony, z tą płytą. Oczywiście przyniosłem też mnóstwo innych płyt. Ale myślę, że cała tropikalia, bo to jest taki nurt, o którym właśnie mówiłem, czyli zafascynowany gdzieś Stanami Zjednoczonymi psychodelią, który powstał gdzieś pod koniec lat 70. Trwał w latach 80. To był początek. No. A przy okazji Brazylii to też piękne okładki, piękne kobiety, więc to się wszystko jakby łączy w całość i
dobrze mi się wstaje przy takiej muzyce, że mniej narzekam na świat wtedy i wbrew pozorom chce mi się pisać weselsze pieśni. No jest to świetna płyta i też ten repress Mr. Bongo bardzo ładnie brzmi. Tak, właśnie, tak, tak. I też te tutaj opisy są były dla mnie bardzo dużą inspiracją ogólnie, bo ja też opisuję pokrótce płyty w swoim sklepie i tam z tego co wiem, to jest napisane, że też Verokaj i też chyba George Ben się pojawia na tej płycie, tak, ale tak, mogę tak, się tak. mylić. Gilberto pojawi na pewno, tak, tak. Verokaj, tak jest. Tak, nie? I no, czytałem sobie praktycznie większość tych opisów Mr. Bongo. Uwielbiam też ten album i muzykę brazylijską. Jest to, myślę, coś, o czym trzeba mówić i po prostu tak. Dużo melomanów. Bardzo dobrej piosenki, takiej niewymuszonej, bezpretensjonalnej, z ładnymi melodiami, ciekawie zaśpiewanej. Niektóre rzeczy są takie, że pewnie w szkole muzycznej by nie przeszły, bo tam się różnie dzieje. Ale to jest właśnie fascynujące, ale jak się tego słucha, to się wszystko zgadza. No. I lubię wstawać przy bossanowie, tym bardziej, kiedy okoliczności przyrody są dosyć takie niepokojące. Super. Wielkie dzięki za przyniesienie płyt, za przyjście do programu, za opowiedzenie tylu ciekawych historii. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie, że poznał trochę nowej muzyki, no bo o to chodzi w tym programie. Fajnie. Wielkie dzięki. Dzięki.